No, witam państwa porannie. Za kilka godzin rozpocznie się głosowanie w Stanach Zjednoczonych, no i przekonamy się, czy je prognozy się sprawdziły. Przypomnijmy, że Instytut Galupa zestawił najważniejsze kwestie wyborów z ostatnich kilkudziesięciu lat i okazało się, że Amerykanie zawsze wybierali partię, która zapowiadała rozwiązanie aktualnych problemów. Kto by pomyślał? Obecnie problemem jest gospodarka i niekontrolowana migracja. W tych sprawach Republikanie mają o 5% większe zaufanie niż Demokraci? No, skoro tak, no właśnie. A wracając do sondaży. Ogólnokrajowe prognozy wyborcze pokazują równowagę pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris. Według tego badania oboje kandydaci mają po 48,5% głosów. W Stanach wahających się republikanie utrzymali sondażową przewagę 0,9%. Na wykresie z ostatnich dwóch tygodni widzimy, że przewaga Donalda Trumpa ma charakter stały, a jej wahania są minimalne. Śledzimy także rynki zakładów prezydenckich. Wcześniej dystans pomiędzy kandydatami się zmniejszał po to, aby na finiszu urosnąć do ponad 17% na korzyść Donalda Trumpa. Zmagania kampanijne mają dziś troszkę mniejsze znaczenie niż kiedyś, ponieważ 77 milionów wyborców już zagłosowało. Na poziomie krajowym 41% osób głosujących w ten sposób to zarejestrowani demokraci, a 39% zarejestrowani republikanie. Tymczasem w swing states głosy padły tak: w Nevadzie 38% na republikanów i 34% na demokratów, w Arizonie 42% na republikanów i 33% na demokratów. Wisconsin, demokraci zdobili już 34%, zaś republikanie 25%, ale największa grupa wyborców nie zadeklarowała poparcia partyjnego. Michigan, 46% demokraci i 43% republikanie. Pensylwania, 56% głosów demokratycznych wobec 33% głosów na republikanów. Karolina Północna 33% na Republikanów, 32% na Demokratów. Znowu 35% wyborców nie zadeklarowało poparcia żadnej partii. Georgia, 48% na Republikanów, wobec 45% na Demokratów. No i dziś wieczorem zaczniemy wypełniać tę mapę używając prawdziwych, a nie sondażowych danych. Każdy kwadracik odpowiada tu głosowi elektorskiemu, jaki przypada na dany stan, a jest ich tyle, ile miejsc w kongresie. Plus dwa głosy do Senatu. Do zdobycia fotela prezydenckiego potrzebne jest 270 głosów elektorskich. Wyścig rozpoczyna się już za kilka godzin, a my od 19 rozpoczynamy studio wyborcze. No i tam będę referował dane, które pozyskujemy od agencji Associated Press. To jest taka firma, która zaledwie od 176 lat relacjonuje wyścigi wyborcze w Stanach Zjednoczonych. No i jak myślicie, czy mimo tak niewielkiego doświadczenia. Możemy im zaufać?